Drodzy pielgrzymi, bracia i siostry, pozdrawiam was, ale najbardziej dziękuję tym, którzy przybyli do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Święto Miłosierdzia po raz pierwszy. Niech to nie będzie pielgrzymka ostatnia. Przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego w niedzielę, którą przez wieki nazywano Białą Niedzielą. W pierwszych wiekach nowooszczeni w tę niedzielę przychodzili w białych szatach na znak, że dostąpili Bożego Miłosierdzia przez Chrzest Święty. Patrzymy na obraz Pana Jezusa Miłosiernego, w zmartwychwstałym ciele Pan Jezus zachował ślady swojej męki. Promienie mówią o przebitym boku, o krwi i wodzie, które wypłynęły z jego rany zadanej przez żołnierza. Patrzymy z jednej strony na krzyż. Pan Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi i Ojca. A ja, gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystkich ku sobie pociągnę. I patrzymy na świece. Paschał. Pascha to znaczy przejście. Pan Jezus przeszedł ze śmierci do życia. Ta świeca mówi o Panu Jezusie, że żyje, że jest pośród nas, że jest w nas. Słyszeliśmy w Ewangelii, Pan Jezus ukazał się apostołom i pozdrowił ich, pokój wam. Ale to było nie tylko pozdrowienie. Pan Jezus przyniósł dar pokoju. Nawiązując do hasła dzisiejszej niedzieli, można powiedzieć, przyniósł nową wolność, która rodzi pokój. Pokój wam. Przychodzimy tu pełni niepokoju o siebie, o nasze zdrowie, o małżeństwo, rodzinę, o dzieci, o ojczyznę i świat. Pan Jezus mówi, pokój wam, nie tak jak świat daje, ja wam daję. W tym pozdrowieniu, pokój wam, możemy streścić prawdę o Bożym miłosierdziu. Dlaczego pokój? Bo Pan jest z nami. Dlaczego pokój? Bo jak w drugim czytaniu słyszeliśmy, wiara jest źródłem zwycięstwa. Wczoraj uczestniczyłem w pielgrzymce apostołów życia na Jasnej Górze. Przemawiał między innymi twórca krucjaty w obronie życia. Prawie 40 lat
mówił do wszystkich pielgrzymów o swojej ciężkiej chorobie, ale powiedział: dziękuję Panu Bogu za to, że mnie powołał, naukowca, inżyniera, do służby dla człowieka nienarodzonego. Nie zmarnowałem życia. To było jakby przemówienie pożegnalne. Pokój wam. Pokój. Za chwilę Pan Jezus powiedział: komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Ilu ludzi w tym sanktuarium otrzymuje dar pokoju przez konfesjonał, przez sakrament pokuty. Każdy z nas wie z doświadczenia, że po spowiedzi chce nam się na nowo żyć. Pokój wam. Mówi Pan Jezus: ja jestem z wami po wszystkie dni. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, ja was pokrzepię. Pokój wam. To streszczenie tajemnicy Boga, bogatego w miłosierdzie. Lekcje i pierwsza, i druga mówią nam o ścisłej łączności między miłosierdziem, którym obdarza nas Bóg, a między błogosławieństwem odnoszącym się do miłosierdzia wobec bliźnich. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Uczcie się ode mnie, mówi Pan Jezus, bo jestem cichy, pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Święty Jan w dzisiejszej drugiej lekcji mówi: jeśli kto kocha tego, który daje życie, to powinien też kochać tego, który życie od Boga otrzymuje. Święty Jan w innym miejscu napisał: jakże można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie kochamy bliźniego, którego widzimy, a bliźniego swego jak siebie samego. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Codziennie powtarzamy: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dlaczego więc tyle rozwodów? Dlaczego ci, którzy niedawno przysięgali sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską, rzeczy nie opuszcza aż do śmierci, przy pierwszych kryzysach zaczynają mówić o rozwodzie? Dlaczego słaby człowiek mówi: nasza miłość jest tak mocna, tak wielka, tak żywa, tak żarliwa, że nie czujemy potrzeby ani sakramentu małżeństwa, ani modlitwy, ani spowiedzi? Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A miłość to wierność Bogu i człowiekowi. A miłość to gotowość do przebaczenia. To ona powinna mnie pierwsza przeprosić. Jest młodsza i bardziej zawiniła. Jak mogę przeprosić komuś, kto mi tak wiele krzywdy wyrządził i nie chce
się do tego przyznać i nie chce wynagrodzić. A Pan Jezus mówi Piotrowi nie 7, ale 77 razy trzeba przebaczać. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wrócimy do naszych rodzin, naszych środowisk. Tyle w nas niekiedy żalu do bliźniego i tych najbliższych. Ile razy słyszymy słowa skargi na małżonka, na teściów, na własnego syna, córkę. A Pan Jezus mówi, jeżeli przyjmujecie tajemnicę Boga miłosiernego, jeżeli tu przybyliście po przebaczenie, po umocnienie, po pokój, to proście o łaskę pojednania i o zdolność do przebaczenia, nie licytując, kto bardziej zawinił, wyciągając rękę, nawet jeśli się spodziewamy, że ta ręka zostanie przynajmniej teraz odtrącona. A pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, wszystko mieli wspólne, dzielili się z potrzebującymi. I pomyślmy, nieraz i w małżeństwie, to jest moje, to jest twoje. Trzeba Panu Bogu dziękować za wielkie ofiary, które składają Polacy w ojczyźnie, za granicą, na rzecz potrzebujących. Jakże wielka jest wrażliwość, ale niekiedy daleko nam do zrozumienia tego, o czym mówi pierwsze czytanie. Wszystko mieli wspólne. Daleko nam do tego zrozumienia, że moje jest nie tylko moje, ale jest najpierw Boże. A jeśli Boże, to także w jakiejś części przynajmniej należy to do bliźniego. O drodzy bracia i siostry, słyszeliśmy w Ewangelii, że Tomasz nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chciał dotknąć. Chciał zobaczyć i dotknąć. A kiedy Pan Jezus pozwolił mu na to, wtedy powiedział: Pan mój i Bóg mój. Po to przychodzimy, aby powiedzieć, duchowo dotykając ran Pana Jezusa zmartwychwstałego, miłosiernego, dotknijmy sercem tych ran i powiedzmy: Pan mój i Bóg mój. Czyż to wyznanie Tomasza treściowo nie pokrywa się ze słowami: Jezu, ufam Tobie? Czyż to nie pokrywa się ze słowami, które towarzyszyły świętemu Janowi Pawłowi II przez całe życie? Totus tuus, cały Twój. I jeszcze na zakończenie rozważań krótkie fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny.
Niczego nie pragnij, tylko spełnienia woli Twojej, Boże. Mniejsza o to, czy będzie mi łatwo, czy też trudno. Czuję, że jakaś moc dziwna nagli mnie do czynu. Jedno mnie tylko wstrzymuje. To święte posłuszeństwo. I jeszcze, kiedy cierpimy wiele, to mamy sposobność wielką okazać Bogu, że Go kochamy. A kiedy nie cierpimy nic, to miłość nasza nie jest wielka ani czysta. I na innym miejscu: o Stwórco mój i Panie, oto masz całą istotę moją, rozporządzaj mną według Twojego boskiego upodobania, według odwiecznych planów Twoich i niezgłębionego miłosierdzia Twojego. Bracia, siostry, pokój Wam. Bracia, siostry, miłość miłosierna Boga wobec nas jest umocnieniem i zobowiązaniem do miłości drugiego człowieka, tego bliskiego i tego dalekiego. Pan mój i Bóg mój. Totus tuus, Jezu, ufam Tobie. Amen.